Cześć, witam Was bardzo serdecznie po raz 155 w vlogu Powrót Roberta.pl. O, zrobi się kontrowersyjnie. Oczywiście po tytule tego filmu możecie to wywnioskować, ale ja nie chcę takich jakichś wielkich kontrowersji wzbudzać, tylko chcę się zastanowić w ogóle, czy temat polskiego zespołu w Formule 1 jest jakkolwiek realny. Przy czym ja zakładam tylko jeden scenariusz w kilku jego wariantach, to znaczy ewentualnego przejęcia czy wejścia w rolę zarządzającą ekipy Saubera, tak to nazwijmy, że będziemy nazywać Alfa Romeo Racing Orlen obecnie Sauberem, właśnie przez PKN Orlen. Czy jest możliwe, aby polski koncern kupił, a może został głównym sponsorem takim decydującym właśnie w tej ekipie, w której obecnie kierowcą rezerwowym jest Robert Kubica? Oczywiście jest teraz sporo spekulacji na temat tego, które zespoły mogą opuścić Formułę 1, które zespoły najbardziej dotknie ta sytuacja z koronawirusem i które no, odpadną, jeżeli coś nie zrobi Formuła 1, aby je ratować. Nie obniży jeszcze bardziej budżetu czy limitu wydatków przewidzianego od 2021 roku. Ten limit obecnie wynosi 150 milionów dolarów, tak już się zespoły umówiły. Natomiast no, są jeszcze głosy, że powinno to być 120 milionów, a nawet 100 milionów. Pojawiają się już dziwne pomysły, aby podzielić jakby te limity na ekipy, te ekipy, które chcą wydać więcej i te, które chcą wydać mniej, ale myślę, że to nie przejdzie i wszyscy będą mieli ten sam limit budżetowy, limit wydatków, bo o tym mowa. No i właśnie. Mówi się o Haasie, mówi się o Sauberze, czyli Alfa Romeo Racing Orlen, jako tych dwóch najbardziej narażonych, najbardziej wrażliwych w tej sytuacji, choć wydaje mi się, że taki Williams może być jeszcze bardziej wrażliwy, biorąc pod uwagę ich infrastrukturę, którą trzeba przecież utrzymać. Ja skupię się dzisiaj tylko na Sauberze. Nie chcę wchodzić w Haasa, ponieważ wydaje mi się, że to jest temat dość odległy. Jednocześnie tam to będzie działało zero-jedynkowo. Po prostu Jean Haas powie, że okej, wycofujemy się, trzeba to komuś sprzedać albo zostawić, albo coś gdzieś się tam przyda. Natomiast w Sauberze jest trochę inna sytuacja i właśnie chciałbym ją omówić. Chciałbym, żebyście poznali to, jak ten zespół funkcjonuje, do kogo należy i jakie mogą być możliwe warianty wejścia mocniejszego jeszcze niż obecne wejście PKN Orlen właśnie w tę ekipę. No to zacznijmy od początku, do kogo należy Sauber. Jak wiecie, przez prawie 23 lata istnienia tej ekipy w Formule 1, no tam większą lub mniejszą władzę miał Peter Sauber w okresie, kiedy Robert Kubica jeździł w tym zespole, kiedy BMW było właścicielem większości akcji tego zespołu. Peter Sauber miał 20%. Potem odkupił całość, w 2012 roku przekazał 1/3 zespołu Moniszy Kaltenborn, która była szefową tej ekipy, wcześniej pracowała w Sauberze. No a potem w 2016 roku, i tu już skupmy się na stanie obecnym, cała ekipa, cały zespół został zakupiony przez Longbow Finance. To jest taka spółka ze Szwajcarii, obecnie tutaj jakby prawidłowym właścicielem, takim widniejącym w księgach jest Islero Investments. To jest też spółka szwajcarska, no tyle, że jakby wszystko dzieje się w Szwecji. I to właśnie od Szwedów, od szwedzkich biznesmenów zależy los tego zespołu. To oni są takimi realnymi właścicielami, nie poprzez jakieś spółki, córki, matki i tak dalej, tylko realnymi właścicielami zarządzają tą ekipą. No a kim są ci panowie Szwedzi? No to zacznijmy od pana Fina Rausinga. To jest miliarder, właściciel firmy produkującej opakowania, być może Tetra Laval Group, być może się kiedyś tam spotkaliście, wydaje mi się, że oni w hokeju sporo działają, z tego co pamiętam. Jego majątek to 8 miliardów dolarów, na tyle jest wyceniany przynajmniej. Dwaj pozostali panowie, no to już jest troszkę grubszy kaliber, bo to jest firma H&M. Tak, ta słynna odzieżowa firma, możecie ją wszyscy kojarzyć, a jeżeli wy nie, to wasze partnerki, żony, dziewczyny na pewno. No to jest właśnie gigant odzieżowy i pan Stefan Persson to jest syn założyciela H&M-u, natomiast obecny prezes Karl Johan Persson to jest wnuk założyciela H&M-u. Pierwszy ma majątek około 30 miliardów dolarów, drugi ma 2 miliardy dolarów, jeszcze się nie dorobił, tak to nazwijmy. I oni właśnie założyli Longbow Finance, między innymi przy pomocy pana Raymonda Barra, czyli założyciela, współzałożyciela banku Julius Baar. Myślę, że znacie ten bank. On mocno inwestuje na przykład w Formułę E.
Ten bank z kolei ma mocne powiązania z Allianzem. Allianz natomiast no, mocnym był akcentem, kiedy Robert Kubica jeździł w BMW Sauber, był jednym ze sponsorów tej ekipy właśnie. Więc wszystko się mniej więcej zamyka. Natomiast Longpole Finance było raczej utworzone po to, by pomóc troszkę w karierze w Formule 1 Markusowi Ericssonowi. Jego kariera była właśnie wspierana przez tych panów, dość zamożnych panów. No i przecież wiemy, że od 2015 roku do 2019 roku, do końca 2019 roku Markus Ericsson był związany z Sauberem, najpierw jako kierowca podstawowy, potem jako kierowca rezerwowy, obecnie jeździ w IndyCar, no i ten aspekt pomocy właśnie Szwedowi w Formule 1 jakby no, został zepchnięty na plan dalszy. Longmore Finance kupiło ekipę Saubera po to, żeby ją podreperować, no tak powiedzmy wyliftingować i wystawić potem na sprzedaż, sprzedać po prostu z zyskiem. Do tego oczywiście podjęli kilka bardzo, według mnie, trafnych decyzji, aby tę sytuację w Sauberze uratować. Pamiętajcie, gdzie był Sauber, gdy jeździł w nim na przykład Pascal Wehrlein. To była ostatnia ekipa, to był taki Williams 2015-16 roku. Wszyscy się z nich śmiali, bo po prostu byli na ostatnim miejscu i żal było tego zespołu, ale pięknie się odbudowali. No może nie są teraz w czołówce, to nie był taka sytuacja jak z McLarenem w sezonach 2018, a potem 2019, no ale mimo wszystko trzeba uznać, że poradzili sobie. Zatrudnili na przykład Fredrika Vassera w 2017 roku, kiedy odszedł z Renault. Mieli już dogadany deal z Hondą. Honda, jak wiemy, na początku swojego wchodzenia w Formułę 1 ponownego, no dużo inwestowała w zespoły, które wspierały właśnie tego producenta silników, m.in. Toro Rosso, Red Bull. No, z McLarenem też tak było, ale wiemy, jaka sytuacja była z McLarenem i tam Fernando Alonso, te jego komentarze, no nie były zbyt dobre dla Hondy wizerunkowo. No i Honda szukała właśnie kolejnego zespołu i byli już dogadani właśnie z Sauberem, ale Sauber, no, który korzystał z silników Ferrari, dogadał się właśnie mocniej z Ferrari, z Fiatem, że Alfa Romeo zostanie sponsorem tego zespołu, natomiast no, do Saubera będą przychodzić juniorzy właśnie Ferrari i tu pada nazwisko oczywiście Charlesa Leclerca. Pamiętamy, on jeździł w 2018 roku właśnie w ekipie Saubera, świetnie tam sobie radził Marcus Ericsson, trochę narzekał, że chyba nie miał równego sprzętu właśnie z Charlesem Leclerciem, no ale wiemy, że Leclerc to jest genialny kierowca. No i ten deal, pozyskanie takiego mocnego sponsora w postaci Fiata, świetny kierowca w postaci Charlesa Leclerca, bardzo mocne w 2018-19 roku silniki Ferrari, no sprawił, że trochę reputacja Saubera się poprawiła. Również poprawiły się jego finanse, bo w 2017 roku budżet tego zespołu wynosił 125 milionów dolarów. Rok później był o 10 milionów wyższy, natomiast w ubiegłym roku według wyliczeń RaceFans.net ten budżet wynosił 155 milionów dolarów, czyli całkiem pokaźnie jakby wprowadzono ten limit wydatków obecny, tam odejmując te oczywiście wyłączenia w postaci pensji dla czterech najlepiej zarabiających i tak dalej, no to w tym limicie 150 milionów myślę, że Sauber mieściłby się no całkiem przyjemnie. No i to tak wygląda jakby struktura właścicielska Saubera. Natomiast jakie są składniki budżetowe tej ekipy? Po pierwsze, nagroda od FOM, czyli od właściciela praw komercyjnych do Formuły 1 za miejsce zajęte w poprzednim sezonie wyniosła w 2019 roku 55 milionów dolarów. To była nagroda za ósme miejsce, czyli podobnej nagrody, bo również zajęli ósme miejsce, należy się spodziewać za rok 2019. Longbow Finance miało wnieść wkład własny, taki inwestorski w kwocie około 35 milionów, to też są wyliczenia RaceFans.net. Akcjonariusze mieli wnieść 15 milionów, natomiast sponsorzy. Tutaj Alfa Romeo różnie się mówi, różnie się podaje, różnie można znaleźć te dane, natomiast od 20 do 30 milionów dolarów, taka była kwota sponsoringu właśnie ze strony Alfy Romeo. Były do tego oczywiście inni sponsorzy, partnerzy technologiczni, oni wnosili około 20 milionów dolarów. W 2020 roku no, należy spodziewać się, że ta kwota jest podobna, jeżeli chodzi o sponsoring, bo odeszli niektórzy partnerzy, ale przyszedł PKN Orlen, który płaci i tu według różnych rachunków od 5 do 10 milionów dolarów właśnie za sponsoring tytularny i miejsce Roberta Kubicy jako kierowcy rezerwowego właśnie w tej ekipie.
No, to jest na pewno dobry deal dla Orlenu, bo ta rozpoznawalność marki jest naprawdę dość duża. A zatem, no, można spodziewać się, można taki wysunąć wniosek, że całkiem spoko wyglądają te finanse Alfa Romeo Racing Orlen, czyli Zaubera obecnie, że ten budżet jest zrównoważony, no ale mimo wszystko od dwóch czynników bardzo dużo zależy. Po pierwsze, od Longbow Finance. Oni mogą po prostu powiedzieć, że nam się już to nie opłaca, my tego nie chcemy, jest kryzys i tak dalej, trzeba to sprzedać po prostu, no ale pewnie będą chcieli to sprzedać się z zyskiem. Drugi czynnik bardzo ważny to Alfa Romeo. Wnoszenie 30 milionów dolarów do budżetu to no nie lada kwota i teraz pozbawienie jej zespołu mogłoby rzeczywiście mocno zaburzyć działalność tej ekipy. Oczywiście te wszystkie rozważania, również te, o których powiedziałem i te przyszłe, o których jeszcze za chwilę powiem, no mają bardzo dużą gwiazdkę, a może nawet kilka tych gwiazdek, no bo mamy teraz kryzys i ten kryzys dopiero się zaczyna. W różnych branżach będzie on inaczej odczuwalny i w różnych branżach będzie miał różną długość. W branży odzieżowej może potrwać troszkę dłużej niż w branży samochodowej na przykład, kiedy fabryki wrócą do pracy i tak dalej, i tak dalej. Tych gwiazdek, różnych czynników, tego, że no niektórym może się zacząć palić grunt pod nogami, tego, że niektórzy mogą chcieć zamrozić jakieś aktywa, nie będą chcieli inwestować i tak dalej. No jest mnóstwo zależności. Przewidzieć tego się nie da po prostu. I teraz no można sobie gdybać, tak jak pogdybamy za chwilę, natomiast nie ma żadnej pewności, że cokolwiek z tego, co mówimy, jeżeli nawet przedstawimy wiele wariantów, może być prawdą. No i teraz dochodzimy do tego polskiego wątku, czyli no myślę, że tu wszyscy mówimy i myślimy o PKN Orlen jako tym podmiocie, który zaangażował się mocno w Formułę 1, który z Formułą 1 dużo nadziei wiąże, który widzi korzyści marketingowe właśnie z obecności w Formule 1, który wspiera Roberta Kubicę, który ma bardzo mocny Orlen Team i tych za jest naprawdę bardzo dużo. No dodatkowo myślę, że wszyscy się zgodzimy, że PKN Orlen stać na zakup zespołu Formuły 1. Ile ten zakup mógłby kosztować? Według Forbesa, to jest artykuł z 2019 roku z listopada, więc całkiem świeży, Alfa Romeo Racing Orlen to najbiedniejszy czy najmniej warty zespół w stawce zespołów F1, bo wart około 105 milionów dolarów. Dla porównania Williams to 400 milionów. Ja nie wiem, czy te wyliczenia są na pewno akuratne, bo przecież jest fabryka w Chinach, jest nowy symulator, jest zaplecze, jest cały Sauber Motorsport i tak dalej, więc według mnie nie, to jest troszkę zaniżona kwota, no ale pozostańmy przy niej, bo mądrzejsi ode mnie tę kwotę ustalali zapewne i wiedzieli więcej. Więc 105 milionów dolarów, no to są, to pewnie byłaby cena, możliwa cena odkupu, a może to być równie dobrze 200 milionów, a może być 50 milionów. No tego nie wiemy. Ale taka kwota padła w internecie, Forbes to całkiem pokaźne źródło, więc no, nie mam się co sprzeczać. No i teraz PKN Orlen stać, oczywiście cały czas trzeba by było wytłumaczyć jakby społecznie tę inwestycję, ale ja nie chcę w to wchodzić, nie chcę tutaj w tę dysputę się mieszać, bo to nie miejsce i nie czas na to, aby takie rozważania snuć. Podobnie jak to, że no nie wiadomo jak ten kryzys dotknie PKN Orlen, czy oni również będą odczuwać bardzo mocno sytuację z koronawirusem i tak dalej, i tak dalej. Jaki będzie klimat polityczny, społeczny, sportowy po zakończeniu tej pandemii, czy w momencie jej wygaszania, czy będą kolejne nawroty takich bardzo mocnych zachorowań i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, zmiennych jest miliony. No ale jest jednak pewien, można przypuszczać, że to właśnie byłby PKN Orlen. No i ważną kwestią jest, o której nie powiedziałem, myślę, że teraz mogę wspomnieć, Alessandro Aluni Bravi. On jest, przedstawia się oficjalnie jako główny radca prawny Alfa Romeo Racing Orlen. On jest jednym z dyrektorów Islero Investments, a więc tej firmy, która faktycznie jest jakby, czy na papierze jest właścicielem Alfa Romeo Racing Orlen. No i on, wiemy, oczywiście pomagał mocno Robertowi Kubicy w powrocie do Formuły 1. Robert Kubica mówi, że to jest bardziej jego prawnik niż menadżer, więc też nie wolno wyolbrzymiać jego roli i no, tutaj sądzić, że będzie ciągnął za uszy Roberta Kubicę. Natomiast no, jest to na pewno postać, która może odegrać jakąś rolę, czy mieć jakieś znaczenie w tej całej sytuacji. I według mnie tutaj jakby
jeżeli PKN Orlen będzie chciał mocniej właśnie zaangażować się w Alfa Romeo Racing Orlen, jeżeli będzie chciał dać miejsce polskiemu kierowcy w Formule 1, to są możliwe dwa warianty. Po pierwsze, zastąpienie Alfa Romeo, która rzeczywiście może się wycofać, bo kryzys branża samochodowa też jest trochę dotknięta tym kryzysem. Alfa Romeo Racing Orlen, dla wyjaśnienia, Alfa Romeo ma umowę z zespołem do końca 2021 roku. Co prawda już w ubiegłym roku pod koniec włoska prasa pisała, że ze względu na słabe wyniki sprzedaży Alfa Romeo może wycofać się z Formuły 1. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w tej całej układance dużo do gadania będzie miało jeszcze Ferrari. Jeżeli Ferrari będzie miało jakiegoś młodego kierowcę, którego będzie chciało wsadzić do tego zespołu, aby przetrenować go trochę przed umieszczeniem na przykład w Ferrari, a wiemy, że są tacy kandydaci, no to wówczas może Alfa Romeo czy Ferrari postanowić, że zostajemy do końca tej umowy na 2021 rok, dajmy tego i tego, który zastąpi na przykład Antonio Giovinazziego czy Kimiego Raikkonena, abyśmy go sprawdzili, zanim wsadzimy go jako partnera Charlesa Leclerca. Być może dlatego Ferrari już teraz oferowało roczny kontrakt Sebastianowi Vettelowi, aby kogoś innego przygotować na jego miejsce, no bo raczej tak debiutanta nie wezmą. Może być po prostu trudno takiemu zespołowi. No i właśnie, tutaj dużo będzie zależało od Ferrari, ale jest możliwe, że ta Alfa Romeo się wycofa po prostu z Zaubera. I wówczas wejście w rolę Alfa Romeo no, mogłoby dać te efekty, o które nam chodzi, czyli danie miejsca w Formule 1 jakiemuś polskiemu kierowcy, odpowiedni ekwiwalent reklamowy, rozpoznawalność, budowanie marki itd., itd., udział w najważniejszej serii wyścigowej na świecie. No ale można też iść na grubo, czyli to jest ten drugi wariant, czyli zamiast, szczególnie biorąc pod uwagę długą perspektywę, wydawać przez 5 lat po 20 milionów dolarów na sponsoring, można na przykład po prostu kupić ten zespół, który jest wart niby 105 milionów i jeżeli wejdą te ograniczenia budżetowe, no nawet przy odpowiedniej liczbie sponsorów, no nie dokładać nawet corocznie do niego. I teraz, no, może to być jeden z rozważanych wariantów. No oczywiście tutaj bardzo dużo będzie zależało od Longbow Finance, czy oni będą chcieli sprzedać ten zespół, a może będą musieli sprzedać ten zespół, jaką kwotę sobie zażądają i tak dalej, i tak dalej. Zmiennych jest bardzo dużo i tutaj no, nie można sobie, to nie jest sklep, nie jest wystawiona cena, biorę. Tylko jednak trzeba się dogadać i też ogarnąć bardzo dużo spraw, bo to nie jest tylko tak, że okej, przejmujemy, tylko trzeba to odpowiednio strukturalnie ułożyć, trzeba też te powiązania dotyczące decyzyjności też ładnie poukładać. Wiemy, że Frederik Vasseur być może wróci do Renault w sezonie 2021, bo Cyrilla Abitbula no już w końcu nie są zadowoleni. No i być może właśnie Vasseur no, pójdzie do zespołu, który po prostu oferuje więcej, który ma więcej możliwości walki w czołówce. Natomiast no, cały czas ten drugi wariant może być możliwy. Ja nie wiem, czy taki jest plan, nie wiem, czy jest to w ogóle rozważane, nie wiem, czy tak może się stać, natomiast nie widzę osobiście, biorąc pod uwagę to, co Wam przedstawiłem, biorąc to pod uwagę to, co czytałem, nie widzę jakichś przeszkód nie do przeskoczenia, czegoś, czego nie da się obejść, czego nie da się załatwić. Pytanie tylko, jaki jest plan, jaka jest wola, jakie są zamiary, no i jak ułożyć ta cała sytuacja, jak poszczególne branże będą dotknięte, jak będzie wyglądała Formuła 1, jak zachowa się Longbow Finance, jaka będzie w ogóle wola PKN Orlen, jeżeli chodzi o kontynuację działań w motorsporcie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, zmiennych jest bardzo dużo, natomiast no, Wam chcę zostawić decyzję, czy to jest możliwe, czy nie, no, po tym, co przedstawiłem. Czy uważacie, że polski zespół jest możliwy, czy byłoby to dobre rozwiązanie, czy jest to słuszne rozwiązanie, czy może przynieść korzyści i tak dalej, i tak dalej. Czy może był taki plan, czy dopiero teraz może powstać taki plan. Nie chcę jakby o tym rozstrzygać, nie chcę nawet tutaj swoich sugestii wysnuwać. Macie otwarte pole do dyskusji, zachęcam do dyskusji w komentarzach na YouTubie, zachęcam do dyskusji na blogu, tam też cały czas się dzieje i podobny tekst został opublikowany. Jeżeli no, podobał Wam się ten film, to zachęcam też do oczywiście zostawienia łapek, do subskrybowania kanału. Musimy się czymś zajmować przez ten czas, kiedy no niestety nie ma wyścigów, ale myślę, że prędzej czy później one wrócą, tak jak mówi Robert Kubica, a dni mijają niestety szybko i zanim się nie spostrzeżemy, może już będziemy mieli powrót w miarę do normalnych czasów. Tego Wam i sobie życzę. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć.